Witam serdecznie. Na początku 2010 roku powstało pierwsze towarzystwo biznesowe w Polsce. Dlaczego? Brakowało nam w biznesie rozmów o ważnych kwestiach, nie tylko zawodowych. Trudno bowiem o pełne zaufanie, jeżeli sprawy najważniejsze są tabu. W takiej sytuacji szukanie dobrych kontrahentów wymaga czasu na poznanie się, sprawdzenie wiarygodności itd. W codziennej pracy szybko okazało się, że dobre firmy to najczęściej te, które zostały nam zarekomendowane. Zaufanie i uczciwe środowisko to nieodzowny składnik kapitału społecznego, na którego brak w Polsce zwyczajowo narzekamy. Dzięki pracy wielu osób otworzyliśmy już dwie grupy towarzystwa biznesowego w Warszawie i po jednej w Katowicach, Szczecinie i Trójmieście. Jestem przekonany, że wkrótce usłyszą Państwo o spotkaniu otwartym w swoim mieście. Przepraszam, muszę kończyć. Mam nagranie. Bądź w dobrym towarzystwie. Tak zachęcamy przedsiębiorców do współpracy w ramach towarzystw, zależnym na budowaniu uczciwego i profesjonalnego środowiska. Dzięki cotygodniowym spotkaniom nawiązujemy nowe kontakty, rozwijamy nowe kompetencje oraz poznajemy siebie. To pozwala na budowanie relacji i zarabianie pieniędzy. Wartości powinny być materializowane w codziennej pracy, w punktualności, w słowności, w płaceniu na czas, także w roztropności. Spotykamy się co tydzień o 7 rano. Gdy nasza konkurencja śpi, my już pracujemy. Każde śniadanie biznesowe to doskonała okazja do nawiązywania nowych kontaktów, prezentacji firmy i ciekawego szkolenia. To czas spędzony w doborowym towarzystwie. Jesteśmy otwarci na wszystkich biznesmenów, którzy chcą pracować profesjonalnie i doceniają wkład chrześcijaństwa w kształtowanie naszej cywilizacji. Zapraszamy na spotkania otwarte.